Szczęść Boże. Ja do księdza. Zrobił pan czeka, tak? Tak. Kojarzył ksiądz tego człowieka? No to ja jestem. To ksiądz. Co ty właśnie, no, chciałeś ze mną prowadzić, szczerze? Nie chcę. Nie, ja nie chcę nawet, bo... A ja mówię, nie, proszę. Skąd to nagrany? Nie, nie chcę, naprawdę. Czy to, co ksiądz zrobił, to jest grzechem? Jest grzechem. No ale to każdy się spowiada z tego, prawda? Ksiądz się tylko spowiada? Tak. Przed kim? Przed księdzem drugim. I co ksiądz dostaje? Jaką pokutę? No jaką? No odpowiednio do grzechu ciężkiego, prawda? No, porozmawiamy tutaj. Ale nie, przejdziemy. A dlaczego? Ja wolę chodzić. Mówić. Ale to po prostu ja bym wolał księdzem tutaj rozmawiać. Ale nie, nie, ja wolę chodzić. Nie. Chodź, bo... Ksiądz sobie zdaje sprawę z tego, jak bardzo ksiądz skrzywdził psychicznie tego człowieka. Ale to się już nie powtórzy, koniec. Wie ksiądz, co to jest seks oralny? No wiem, no. Ja jemu seks oralnie nie robiłem. Już jako mężczyźni rozmawiamy, prywatnie. Ja jestem dziennikarzem. Ja wiem. Ja nagrywam te rozmowy. On do dziś dnia nie może się pozbierać po tym, co się działo. Chodźmy do rodziców ich jego. Po co ksiądz chce do jego rodziców? Żeby matka zawału serca dostała teraz? Nie, nie, wytłumacz. No. Co ksiądz chce powiedzieć rodzicom? Przeprosić, no. Za co? Za to, co uczyniłem. No. Proszę bardzo, niech ksiądz prowadzi. Pomusimy tam. Proszę bardzo. To osiedle. Chodź. Proszę bardzo. Ale załóżcie. Dzień dobry. Ja to tak. Jest babcia. Szczęść Boże. Nie ma. Chodźcie, poproszę. Ksiądz Krzetow starszą kobietę tak skrzywdzi. Nie, nie, nie. Ksiądz sobie zdaje sprawę, co ksiądz robi. Dziękuję bardzo. Pani z tego sprawa. No. Bardzo ważna i bardzo przykra dla mnie. No. I dla waszej rodziny. No. Znacie mnie od tylu lat, tu jestem 12 lat księdzem, prawda? Nie było żadnych problemów. No ale powiem wprost. Jak był pełnoletni, miał 18 lat, uprawiałem z nim seks, ale nie taki seks jako pełny, prawda? Tylko no. Przepraszam, masturbowaliśmy się, prawda? O, w ten sposób, no. No i jest taki problem, no. Pani to nie przeszkadza? Wie pan, nie wiem. On wcale się nie słucha. No to jest ksiądz proboszcz z parafii. Ja wiem, że to nasz proboszcz. Wie. Skrzywdził pani wnuka. Pani sobie zdaje sprawę z tego, co ksiądz powiedział? Wiem. Przyznałem się, no. Ale nie robić nieprzyjemności proboszczowi. A co ksiądz, o czym ksiądz myślał, jak ksiądz się brał za to wszystko? Że to nigdy nie wyjdzie, no? Nie, to nie, to nie. Że chłopak się będzie bał i wstydził, bo rodzina jest bogobojna. A nie, absolutnie nie. To było jednorazowe, w sensie więcej się nie powtórzy, więcej nie będzie, no. Boże kochany, to się uspokoi. Uśpijmy tę sprawę. Na pewno w proboszczowicy tego robić nie będzie. Chce pani, żebyśmy to zamietli pod dywan? No wie pani, no ja bym chciała, żeby to... To znaczy, to co z tym mam, proszę księdza, zrobić? Czy nie będzie pan przeszkadzał, że zapali papierosa? Nie ma ksiądz wrażenia, że zbyt często, zbyt wiele spraw przemilczywano? Wiem, że przemilczywano wiele spraw, no ale u mnie to tylko raz się zdarzyło. Ktoś może... To o tym jednym razie wiem. Ksiądz może mi teraz powiedzieć wszystko tak naprawdę. To był tylko nie więcej. Chce ksiądz porozmawiać? Tak. Kiedy? No i dzisiaj nawet.